W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej, przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności ojczyzny. A tajemnicy służby specjalnej dochowam nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu aż do końca wojny. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Taką przysięgę składali cichociemni ci niezwykli żołnierze polskich sił zbrojnych zrzucani na spadochronach do okupowanej Polski podczas II wojny światowej, którzy ze względu na wykonywane zadania nie mogli nawet nosić munduru wojskowego. Często też nie mogli liczyć na awanse i odznaczenia. Jedyna kobieta skakała do Polski. To była Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo, drugi pseudonim Zoja. Ja rozmawiałam z panią profesor Elżbietą Zawadzką w roku 96. To nastąpiło 9 września 1943 roku. Tej daty się nie zapomina. Byłam jedyną cichociemną. Na pewno znalazłoby się dużo więcej chętnych, tylko nie było miejsca w samolocie. Przecież to były samoloty brytyjskie, a brytyjskie samoloty były potrzebne do walki, do bombardowań. Także to była wielka łaska. Szybko przerobiłam ten kurs spadochroniarzy. Przebywało się przez kilka dni w takim odosobnionym w Wielkiej Brytanii miejscu. Stamtąd przewieziono mnie samochodem na lotnisko Thamesford i tam o godzinie 7 chyba wieczorem razem z dwoma innymi cichociemnymi, to był Drabina, Serafiński się nazywa, po wojnie się dowiedziałam, że się tak nazywa, i Kryształ, w tej chwili nie pamiętam nazwiska, ale przypomnę sobie, załadowaliśmy się do samolotu. Przedtem odbyła się taka jeszcze dodatkowa jakby odprawa, to znaczy sprawdzało się, czy się nie ma żadnych elementów, które przy nieudanym lądowaniu, kiedy trzeba by skoczyć na dziko, czy nie ma jakichś notatek, czy nie było żadnego jakiegoś szczegółu, ubrania, czy czegokolwiek, co by zdradził o tym, że przylatujemy z Anglii, prawda? Myśmy tak byli ubrani, że mogliśmy na dziko lądować. Ci cichociemni, którzy lecieli do kraju, byli inni niż ja. Nie wiedzieli, co to jest życie w konspiracji. Oni się spodziewali, że za każdym krzakiem siedzi gestapowiec i czyha na nich, a przecież myśmy wiedzieli, że to było normalne życie, tylko bardzo skomplikowane i dla konspiratorów niebezpieczne. W Anglii znalazłam się 1 maja 1943 roku, po długiej bardzo drodze. Trzeba było przejść przez całą Europę. Ja jechałam przez Niemcy do Francji. Tam w Paryżu przekształciłam się w francuskę. Mój język francuski nie był najlepszy, to był szkolny język, więc zrobiono ze mnie Madame Elise Rivière, Alzatkę, bo Alzatki miały akcent kiepski francuski. Przy pomocy tej organizacji degolistów, z którą myśmy ściśle współpracowali, ja przedostałam się dość dziwaczną drogą do Francji II, bo w czasie wojny istniały dwie Francje. Francja okupowana ze stolicą w Paryżu i France Libre ze stolicą Vichy, z tym z radzieckim generałem Petenem. Otóż ja musiałam się przedostać z Paryża przez trudną granicę między tymi dwiema Francjami do Vichy. To było tak. Premier tego rządu przyjaznego Niemcom, Laval, 2 razy w tygodniu jeździł po instrukcję do Paryża. Otóż maszynista tego pociągu, który kursował między Vichy i Paryżem, to był degolista. Ja się dostałam do takiego tendra z wodą
tego pociągu, bo to były jeszcze te stare lokomotywy, prawda? Do lokomotywy musiał należeć tender pełen wody. I tam położyli mi deski na takie rusztowanie żelazne i ja przez komin tego tendra weszłam do niego. Zresztą dwa razy tym jechałam, bo pierwszy raz się nie udało. Więc drugim razem jechałam w towarzystwie aż 8 młodych Francuzów. Myśmy leżeli jak śledzie na tych deskach pod tą żelazną powałą. Wyszli, wyleźliśmy i wybraliśmy się razem z tą 8 tych młodych oficerów pociągiem do La Foix, to jest już na południu Francji, w pobliżu Pirenei. Trzeba było przejść przez Pireneję, oczywiście piechotą. Tam miałam mnóstwo przygód w tym przejściu. Aż 4 razy musiałam się zabrać do tego. 3 razy się nie udało i burza śnieżna, i wpadka z Niemcami i tak dalej. Potem zatrzymałam się, zgłosiłam się w Bordeaux, w konsulacie angielskim. Tam już byłam wolny człowiek. Oni mi pomogli, kupili ubranie, bo byłam cała obdarta po tym przejściu przez Pireneję. Mam zdjęcie, bo to się zachowało i to chciałam pani pokazać. O, to jest kostium taki szary w niebieskie pasy od takiej pracowni słynnej, przedwojennej, więc ubrano mnie elegancko na tę wyprawę. Tę suknię w strzępach po podróży pirenejskiej odrzuciłam w Barcelonie. I czekałam na samolot do Londynu. Wreszcie zgodzili się na podróż koleją przez całą Hiszpanię, przez Saragosę. Tam był Chlont, nasz prymas w Saragosie. W Madrycie znowu długie czekanie. Wreszcie dostałam się przez Sewillę do Gibraltaru. Ta granica hiszpańsko-gibraltarska, gdzie nie przepuszczano myszy nawet. Tak Anglicy bali się wywiadu niemieckiego. Gibraltar to było miejsce tylko dla mężczyzn. Tam w ogóle kobiet nie było. I znowu czekam. Wreszcie po długim czekaniu kazali mi się udać na statek wojenny, który tam był w porcie Gibraltarze. Potem się dowiedziałam, że to jest cały konwój statków, aż 19 statków. Wśród tych statków były 2, zdaje się, statki, które wiozły, to jest straszne, jeńców włoskich. I one były zabrane jakby dla ochrony w czasie nalotu z powietrza, bo prawdopodobnie myśleli, że Niemcy nie będą bombardować swoich sojuszników. No, ja tam się już zameldowałam jako emisariuszka z kraju. Wobec tego dano mnie pierwszą klasę razem z kilkunastoma kobietami, Angielkami, które zostały ewakuowane z Malty. Wtedy akurat odbywało się dywanowe bombardowanie Malta. Była zrównana z ziemią zupełnie, bo to jeszcze była baza brytyjska dla walk w Afryce. Więc te Angielki były tak przerażone, tak zaszokowane bombardowaniem, że każda z nich miała kilka butelek whisky ze sobą i ciągle chodziły prawie że pijane. A na tym samym statku, ale w trzecim pokładzie, Anglicy nie są demokraci. Oni bardzo ostro odróżniają żołnierzy od oficerów. Polacy to byli żołnierze, czy uważano ich za żołnierzy, byli aż w trzecim pokładzie tego statku. Ja byłam na pierwszym pokładzie. No i pamiętam, że dowiedzieli się ci nasi żołnierze Polacy, że jedzie Polka też. I nawiązaliśmy kontakt. Tak, tam była msza święta, akurat Wielkanoc. Oni przyszli na pierwszy pokład i cały statek drżał od ich śpiewów wielkanocnych, pamiętam. Zresztą mszę świętą odprawiał Szkot w spódnicy, ksiądz Szkot w spódnicy. Wylądowaliśmy 1 maja w Bristolu i wszyscy pasażerowie wychodzą, a mnie nie wypuszczają. Okazało się, że tam był taki sposób przyjmowania cudzoziemców na wyspę, że ich najpierw wsadzano do więzienia dla wybadania, czy nie są szpiecy.
przyjechała do mnie policjantka i zabrała mnie pociągiem z Bristolu do Londynu. Tam znalazłam się w więzieniu brytyjskim. Tam przebywałam 2 dni, ale dałam znać, już nie wiem jaką drogą, do pałacu Rubensa. W Rubensie była kwatera główna naszego Sikorskiego, sztabu naczelnego wodza. I 3 maja znalazłam się już wolna w Londynie. I zameldowałam się u naczelnego wodza. To było krótko przed jego wyjazdem na Bliski Wschód, w powrotnej drodze zginął w Gibraltarze. Przybyszów z okupowanej Polski było już bardzo mało. Jeżeli chodzi o wojskowych, to było nas 8, tylko przez cały okres okupacji dotarło do Londynu. Takich kurierów politycznych było więcej, ale oni szli innymi drogami. To było konieczne, bo groziły wsypy, gdyby te drogi się krzyżowały. Zadanie moje było takie. Łączność zagraniczna między sztabem Komendy Głównej w Warszawie, a sztabem Naczelnego Wodza w Londynie, zwłaszcza w stykach tych dróg, tych tras, nie funkcjonowała dobrze. Ja miałam po prostu uzgodnić te styki. A więc zanim wyjechałam z Polski, musiałam się wyuczyć każdego szlaku na pamięć, z wszystkimi tymi stykami, możliwościami przejść jak dalej. To była ogromna praca pamięciowa. A trasy kurierskie szły przez całą Europę i przez Bliski Wschód, przez północną Afrykę. Dalej były te szlaki przez Szwecję albo przez Rygę. Nie udał się ten szlak, ale mieliśmy kurierów Szwedów, którzy jeździli z naszymi zadaniami, a więc to były te szlaki północne. A w tym czasie, kiedy ja szłam, były już najważniejsze szlaki przez Niemcy, Francję, via Hiszpania i przez albo Gibraltar, albo Lizbonę do Londynu. Więc to trzeba było opanować. A drugie zadanie zostało mi zadane trochę później. Tam chodziło o to, żeby zreferować w sztabie głównym i w Ministerstwie Spraw Wojskowych sytuację żołnierzy kobiet w Polsce. Myśmy mieli tylko prawo do pomocniczej służby wojskowej. To było nam nadane tą ustawą o obowiązku wojskowym z 1938 roku. A generał Rowecki, komendant główny Armii Krajowej, ten człowiek, który ją stworzył, który jest największym bohaterem Armii Krajowej. Otóż generał Rowecki znał stan faktyczny, że kobiety żołnierze pełnią identyczną służbę wojskową co mężczyźni. Były przełożonymi wielu mężczyzn, ale nie miały praw dyscyplinarnych w stosunku do nich. Nie miały prawa do awansu. No, do odznaczeń tak, ale to były tak rzadkie, że nawet nie warto mówić o tym. A to musiała być ustawa, a prezydent tam na zachodzie miał prawo dekretowania, bo nie było Sejmu, tak. I z tym jechałam. Z żądaniem generała Roweckiego, żeby kobiety miały prawa te same, co mężczyźni. To mi się udało. Moja ekipa to była ta jesienna 1943 roku. Równocześnie ze mną wyleciało, zdaje się, jeszcze 3 samoloty, ale tego ja już nie mogłam wiedzieć, to była tajemnica. Lecieliśmy na Danię, a więc w północno-wschodnim kierunku. Tam oberwaliśmy w skrzydła, bo myśmy lecieli bardzo nisko, żeby ominąć flaki. Flak to była artyleria przeciwlotnicza niemiecka, którzy wypuszczali te swoje reflektory z naziemnych dział przeciwlotniczych. I one krzyżowały się w powietrzu i łapały samoloty. Dolecieliśmy do Szwecji z Danii i dopiero w Szwecji pod prostym kątem dolecieliśmy na Prusy Wschodnie i złapaliśmy Wisłę. Wisła z góry jest po prostu drogą, która prowadzi lotnika. Ja miałam zlecieć na Solnicę.
To było miejsce w Podkowie Leśnej, tuż koło Warszawy. To oczywiście wszystko było ustalone. W ten dzień radio BBC nadawało melodię. To był sygnał, że samolot wyleci. Dla komórek odbiorczych, które czuwały, żeby przyjąć zrzuty. To było tak, że kładło się kilku ludzi, przeważnie i młodzieży, albo tych żołnierzy plutonu, na ziemi w kształcie strzały, która ostrzem była skierowana w kierunku wiatru. A ci ludzie leżący na ziemi, na piersi, mieli latarki zasunięte, tak że światło szło tylko w górę. Nasz samolot nie odnalazł tej strzały. A było tak, że droga z Londynu do Polski, do Warszawy była tak daleko, że benzyna starczyła tylko na lot w tę stronę i z powrotem, bo przecież wiadomo, że Rosjanie nie pozwolili lądować. A nie mógł też za długo krążyć, bo Niemcy odróżniali inny odgłos samolotu niemieckiego a brytyjskiego. Ale jednak za drugim czy za trzecim krążeniem odnalazł tę strzałę i zrzucił nas. A w naszej ekipie było wyjątkowo dużo tych zasobników, aż 11 kontenerów broń i była taka wielka paka zaszyta w skórę z medykamentami i przyrządami medycznymi. Oni to zrzucili, no i potem musieli nas zrzucić, trójkę. Powiedzieli, kobieta ma pierwszeństwo i to był Halifax. Halifax miał taką dziurę w podłodze, którą się otwierało, wtedy widać było noc na ziemi, więc siadłam na brzegu, trzymając się i czekam, a tam ten angielski członek załogi najpierw zapalił czerwone światło, w pewnej chwili zielone światło i okrzyk go! I wtedy trzeba było puścić ręce i skoczyć. Leciało się jak kamień, póki się nie otworzył spadochron. I wtedy nastąpiła cudowna chwila. Człowiek się znalazł zupełnie wolny w przestrzeni, tylko trzymał te sznury spadochronu. To był moment tylko, bo tak szybko ziemia się, bo to nie myśmy się zbliżali do ziemi, tylko ziemia do nas. No i zeskoczyłam, dobrze zeskoczyłam, ale odbiłam sobie okropnie pięty, pamiętam. Tam już czyhał ten pluton, rozradowany, że wreszcie nastąpił, bo oni na te zrzuty czekali już bardzo długo. Podbiegł do mnie dowódca tego plutonu, no i otwiera ramiona, żeby objąć, prawda, ucałować tego skoczka z nieba i odskakuje. Kobieta. Bo to się nikomu nie zdarzyło. Przed tym oczywiście musieliśmy mimo wszystko wymienić hasło, prawda? Janek, pamiętam, był hasło. Ponieważ ja byłam u siebie w Polsce, prawda? Więc od razu rankiem wsiadłam w EKD w Podkowie Leśnej i do Warszawy. Mogłam się od razu zameldować w swoim sztabie i zaczęłam pracować jako żołnierz tej mojej komórki zagrody łączności zagranicznej, jako zastępczyni szefa. Do służby w kraju zgłosili się jeden generał, 112 oficerów sztabowych, 894 oficerów młodszych, 592 podoficerów, 771 szeregowych, 15 kobiet, 28 kurierów cywilnych, czyli razem 2413 kandydatów. Ale nie wszyscy ukończyli to szkolenie, czyli ten kurs odprawowy. Proszę Państwa, liczby same świadczą o sobie, mianowicie. Pan generał Stefan Bałk. Ukończyło z pozytywnym wynikiem 605. Skierowano do skoku 579. Poleciało do kraju 316, w tym jedna kobieta, Elżbieta Zawadzka, prezeser Elżbieta Zawadzka oraz 28 kurierów politycznych. Relacje tych cyfr wskazują przede wszystkim o tym, że selekcja była szalenie surowa. Kryteria były, powiedziałbym, przede wszystkim psychofizyczne. Największy nacisk kładziono o dyspozycję psychiczną i tą w pewien sposób kształcono. Natomiast jeżeli chodzi o kondycje fizyczne, to tutaj sprawa była bardziej skomplikowana, ponieważ
przekrój tych kandydatów, mówię o przegródce wiekowej, był bardzo różny. A propos mówię żołnierzy, ponieważ tutaj stopnie nie grały roli. Sama rekrutacja była dosyć skomplikowana. Dlaczego? Generał Sikorski wydał dyspozycję do poszczególnych dowódców oddziałów, ażeby dokonali balotażu i wybrania oficerów, którzy od strony właśnie psychicznej, a również i fizycznej nadają się do służby w kraju. Naturalnie chodziło o jednostki najbardziej inteligentne, najbardziej wykazujące się różnymi walorami w służbie wojskowej. Dowódcy poszczególnych formacji bardzo niechętnie pozbywali się swoich oficerów, ponieważ wybierano najlepszych z kadry, prawda? Czyli tu sprawa napotkała na pewne opory. Natomiast jeżeli chodzi o same służby, to te służby dzieliły się tak jak w normalnym wojsku. Oficerowie sztabowi, oficerowie łączności, oficerowie wywiadu i tak dalej. W dziejach elitarnych formacji Wojska Polskiego cichociemni, panie generale, byli rzeczywiście jednostką jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną. Skąd ta nazwa cichociemni? Nazwa cichociemnych pochodzi nie stąd, że myśmy, że tak powiem, robili jakieś bardzo brzydkie sprawy. Nasze ćwiczenia polegały na tym, że przeważnie zadania, któreśmy otrzymywali od naszych dowódców, były wykonywane cicho i po ciemku. Stąd zaczęliśmy nazywać te eskapady cichociemnymi i stąd poszła nazwa cichociemnych jako członków tej elitarnej jednostki, która w zasadzie nie podlegała nikomu, była w dyspozycji naczelnego wodza, bo nie należała do żadnych z formacji wojskowych. Zawsze byli samotni w walce, bo taka była prawda. Cóż to zatem była za formacja? Kim byli ci ludzie, którzy się zjawiali zawsze znienacka, którzy wykonywali najtrudniejsze zadania i cicho znikali po akcji? Proszę pani, to trzeba poprzedzić pewnego rodzaju rysem historycznym. Sięgnijmy pamięcią wstecz. Przełącz 1939 i 40 roku, czyli pierwsze miesiące II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej w Polsce, to również okres konspiracyjnej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego. Rosnąca w sile podziemna armia w kraju z biegiem czasu potrzebowała coraz większej liczby oficerów różnej broni, fachowców różnych specjalności. I już w grudniu 1939 roku, a następnie w styczniu 1940 roku, dwaj polscy oficerowie, kapitan inżynier Jan Górski i kapitan Maciej Kalenkiewicz, zgłosili w sztabie głównym Polskich Sił Zbrojnych na ręce naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego projekt nawiązania łączności z krajem drogą lotniczą i kierowania tą drogą oficerów i instruktorów do dyspozycji Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Generał Sikorski był absolutnie bardzo chętny, natomiast temu wszystkiemu przedstawiali się nasi alianci, ponieważ możliwości techniczne wówczas były jeszcze tego rodzaju, że nawiązanie łączności drogą lotniczą z Wielkiej Brytanii do Polski stawiało wielkie trudności. Te trudności zresztą były potem w praktyce pokwitowane, bo rzeczywiście były bardzo duże straty, jeżeli chodzi o załogi. Samoloty, które wówczas były w dyspozycji, a przede wszystkim ten nasz stareńki Whitley, a potem Halifax, nie nadawały się do lotów dalekosiężnych. Proszę wziąć pod uwagę, że z baz angielskich do Polski było około 1300 km w linii prostej. Naturalnie ta linia wiodła w bardzo zigzakowaty, jeśli tak to można powiedzieć, sposób. Nad Danią, nad Holandią, nad Szwecją, w każdym razie tą drogą bardziej północną, omijając tak zwany Reichsdeutsch, czyli czyste Niemcy. Organizacja po stronie sztabu głównego była już stosunkowo dosyć zaawansowana, ponieważ już 8 lipca 1940 roku z rozkazu naczelnego wodza powstał w sztabie głównym samodzielny wydział współpracy z krajem, tak zwany oddział 6. Bodaj pierwszy raz użyto wówczas określenia specjalny i nastąpił w zasadzie zasadniczy zwrot w całej sytuacji dotyczącej cichociemnych. Mianowicie 16 lipca 1940 roku premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill powziął decyzję powołania tajnej organizacji, która miała nawiązać współpracę z podziemnym ruchem oporu w całej Europie. Powstała organizacja SOE, Special Operation Executive,
czyli kierownictwo akcji specjalnej. Na jej czele premier Wielkiej Brytanii mianował Huga Daltona, ministra blokady gospodarczej, a dyrektorem do spraw operacji został brygadier Colin McGabbins, wielki przyjaciel zresztą Polski. Do nich właśnie dwóch powiedział Churchill: nakazuję wam podpalić Europę. Proszę pani, poza wszystkimi kursami, które przechodzili cichociemni, a przechodzili ich całą plejadę, jeszcze był na samym końcu tak zwany kurs odprawowy, mieścił się w starym pałacu lorda angielskiego około 30 km pod Londynem i tamże na tym kursie odprawowym była narzucana każdemu z nas inna legenda. Odchodziliśmy przede wszystkim od swoich nazwisk. Życiorys nowy. Życiorys. Myśmy to nazywali legendą, dlatego że to wszystko było oparte o fałsz. Czasami zatrzymywaliśmy tylko daty urodzeń, natomiast nazwiska, meldunki, metryki, pozwolenia na pracę, najrozmaitsze inne rzeczy były wystawiane już na nazwisko, które sobie każdy z nas przybrał. I następowała pewnego rodzaju kontrola. Ta kontrola była czasami bardzo nieprzyjemna, ponieważ budzono nas w nocy i pytano się, jak się nazywasz, gdzie się urodziłeś i tak dalej. Bardzo często tenże Skoczek i tak kilku naszych kolegów odpadło, mówił swoje własne nazwisko. Na drugi dzień rano się pakował i wracał do jednostki. Musiał każdy z nas osiągnąć absolutny ideał, jeżeli chodzi o nową swoją osobowość. Specjalne ekipy, które już nie leżały po naszej stronie, wyszukiwały ubrania cywilne bez metek brytyjskich, najczęściej jakieś stare ciuchy europejskie, ażeby nie było najmniejszego śladu pochodzenia anglosaskiego w danym takim garniturze czy coś w tym sensie. Napawało to dość dużo trudności, dlatego że to wszystko się przeważnie kupowało na tak zwanych ciuchach i to było zaopatrzenie, które stamtąd biegło. Te rzeczy były bardzo surowo przestrzegane, aczkolwiek zdarzały się historie tego rodzaju, że na przykład jeden z kolegów w Polsce już po 2 miesiącach pobytu wyciągnął bilet od metra z palta, prawda? To raz, a poza tym działy się jeszcze inne rzeczy, o których była pani łaskawa wspomnieć, że myśmy byli w pewien sposób uformowani inną obyczajowością. Na przykład w Wielkiej Brytanii co chwila się syci sorry, bo człowiek przeprasza. Przeprasza, że potrącił, przeprasza, że przejść. Wobec tego to sorry jest na ustach. Trzeba było się od tego sorry odzwyczaić. Chciałem podkreślić, że jedną właściwie z najgłówniejszych grup, które wchodziły w skład tych 316, to byli właśnie oficerowie wywiadu, bo aż 57 skakało do Polski, z czego 37 zginęło. W całej wojnie zresztą zginęło 112. Tak, 9 zginęło w czasie lotu do Polski, tak, albo podczas skoku. Tak. 26 w walce z okupantem, 27 zamordowało gestapo. 8 zostało zamordowanych lub zginęło w obozach koncentracyjnych. 10 zażyło truciznę, 18 zginęło w Powstaniu Warszawskim. Na 9 wykonano po wojnie karę śmierci na podstawie wyroków sądów Polski Dokładna statystyka ludowej. Liczbowa. Dokładna i wzorowa. Pan też siedział w więzieniu na Mokotowie. Tak, miałem zaszczyt być klientem pana kapitana Różańskiego. Jak wchodziłem do więzienia, on był kapitanem, jak wychodziłem, był pułkownikiem.